Hej, witajcie bardzo serdecznie. Mamy nieotwarte skrzynie. Wiem, że to jest kampania, ale powinienem to też na multi otwierać, ale żadna różnica. Skrzynia codziennego logowania. Cokolwiek dostanę, będzie fajnie. Myśliwiec, części do tworzenia jakieś i kredyty. Z tych części do tworzenia to naprawdę mi daliście. Dostępna za 20 godzin. Okej, w tym momencie graj, kampania i kontynuuj. Rozpocznij misję. Mam nadzieję, że od tego miejsca, gdzie zakończyliśmy, wiecie, jak wsiadaliśmy do tej maszyny kroczącej i mamy najprawdopodobniej iść po prostu dalej. I wszystko będzie ok. Sulut, grabież, a jak nie, to nam pozwolą jeszcze raz przejść to samo. No i tyle. W opisie macie wszystko, łącznie z innymi seriami na moim kanale. Tak, dokładnie od tego miejsca. Tylko nie wiem, którędy wy to chcecie iść. Ja bym tędy poszedł. Co to jest? Pocisk, wykrywanie ruchu granat. Ale to z multi bardzo dobrze znam, także okej. Dużo. Wyślij mu to. Gdzie tu jest? Tu jest! Ej, kurka! Nawet tu nie wiem, po co tu jest w ogóle jakiekolwiek takie śledzenie, wiecie? Ten jest kolejny. No odpuść, no szybciej tego nie zrobię, też ta maszyna na cudowny wiele rzeczy nie pozwala, no. Czy ktoś zdąży uciec? Jeszcze jeden, no. Boże, ale on ma chęć życia. Nie wierzę, to się już nie da zrobić po prostu, nie da się go klepnąć. Teraz się go będzie dało. Okej, okay, jakiś dziwny program mają. Co mam zrobić? No, tyle misja trwała do końca, super, ja mogłem to w poprzednim odcinku dograć. Ale to nigdy nie wiadomo, wiecie? Jeśli to umrę, to cieszę się, że ty też. Dzięki, stary. Nie no, ktoś przyleci przecież po was. To nie machajcie sobie, tylko zabierajcie się na pokład. Ludzie. Zniszczenie fabryki przyniosło niespodziewany skutek. Jaki? Admirał Akbar wzywa wszystkie okręty Republiki na Jakku. Jest tam cała flota Imperium. Minus sprzęt, który otrzymaliby z Sulus. Mój ojciec pewnie tam będzie. Ale schwytanie go zeszło na dalszy plan. Ta bitwa może rozstrzygnąć wojnę. Wchodzimy do akcji, by wspomóc flotę. O, ja pierdykam, ale wojna. To chyba będzie trzeba polatać znowu, nie? A, bo tak sobie nie zdałem sprawy, przecież to jakoś się musi zakończyć, tak? Ta wojna, czy jakaś ta kampania się jakoś musi zakończyć. Nie, zwycięstwem, nie zwycięstwem, ale jakoś się musi zakończyć. Zobaczymy. Odbieram wezwanie o pomoc. Zbyt dużo by zliczyć. Del, Corvus jest twój. Zajmij się górą. Pomożemy ze szliwem na dole. Zaczekaj chwilę. Aiden. Postaraj się wrócić. Postaraj się, żebym miała dokąd. Wy się lubicie. Hej, Grif, mam nadzieję, że przetrwasz tę potwornie niebezpieczną misję. Dzięki, Del. Twoja przyjaźń wiele dla mnie znaczy. Uwielbiam tego typa. Czyli, bo już nie wiem, czy będziemy latać, czy nie będziemy. O co tu chodzi? Ale chyba... Zdążysz to włączyć?
Tak jest, polatamy sobie. Co mam robić? Wszędzie. No to czekaj, bo w końcu nie wiem, gdzie mam lecieć. Ile tam mam? 2000, tu mam bliżej. No strzelają po mnie, co mam zrobić? No patrz. Opa, i do góry. I mam was. Dziadki. Czekaj. Jeden. Ty, pałko, patrz jak się na mnie. A ty, cwana bestia. Mam cię. Sam się rozpadł. O, jak wyeliminowany. Sam się... Ten dzięki mnie. To co, do kolejnego? Tu trzeba wylądować, tak? Okej. Kluczowy cel dla Republiki. Hayden, moglibyśmy unieszkodliwić te bombowce z wnętrza hangaru. Świetny pomysł. Znajdź miejsce do lądowania. No przecież tu już mi oznaczyli, także to nie jest trudne. Okej, pakujemy się. We do this. Come on. Polecam podkładkę, naprawdę świetna. Podoba mi się. Duże podkładki od tego momentu rządzą. Pulsacyjne leczenie, determinator, okej, okay, okej. Idziemy do środka i szukamy zdalnych detonatorów we wrakach. Czekaj, ja nie rozumiem tego w tym momencie. Mam jakieś detonatory znaleźć, które detonują co? Co one mogą detonować? Dobrze, trzymaj się blisko i czekaj na mój ogień. Najpierw potrzebujemy kilku detonatorów, potem tam pójdziemy. No to nie wiem, no to dobra, robimy zamot. No nie wierzę, Aiden wersja została pokonana, bo jak zwykle Mateo, to spieprzyłeś. Mogę zmienić broń? O, dziękuję. Co to jest? To już bym wolał to. Wstecz. Powrót do gry. Ty, a mogę wyposażyć karty jeszcze? Dobra, to już chyba za późno teraz. Chodź, idziemy jeszcze raz. Sorry za taki ten. Ale ta broń ewidentnie mi się nie podobała. Ewidentnie. Była nie taka, jakbym chciał. No, ale zaraz się dowiedzą. No. Oklepiemy ich. Czekaj. Ten nie zginął! Pomóż mi! Gościu rzucił granat. Zapomniałem, że... Tu są! Jeju! Oni w każdej dziurze. No, mamy leczenie pod tym. A to? O! To jest takie bum bum mocniejsze. To niech to zostanie. Gdzie go masz? O ty. Dobra, na multi jestem przećwiczony trochę ostatnio. Co prawda mi jakby nie nagrywałem odcinków, ale grałem sobie dosyć dużo, bo mi się spodobało, serio, to multi jest naprawdę fajne. Mogę to... O ty. Czekaj, ktoś strzela tam z lewej strony, to jest biały. Okej. Okay. Tak. Zapewnioną drogę do hangaru. Tylko, że ja nie pamiętam, na którym się wychodziło. Na G. O. Gdzie on jest, ten mój, który mi niby ma pomagać, bo kompletnie nie widzę. Mam detonatory. To są detonatory. A, już
Detonatory przyczepimy po prostu do tych bombowców. Na takiej zasadzie. Myślę, że to są jakieś detonatory z tego niszczyciela, które pozwolą zdetonować, nie wiem, coś tam więcej innego. Więcej eksplozji. To co, już? Uszkodliwić ten hangar na dobre. Myśliwiec staj u góry. Znajdź jakąś ciężką broń. Lecz mnie. Ach, jak dobrze. Czekaj, bo tu mam młyn za duży, ja muszę się wycofać. Dokąd to się wybiera? Nie wiem. Muszę uciec. Ze zwykłej go załatwię. Podleć mnie. Czemu oni w ogóle stąd próbują wylatać? Jakoś... Eksplozja tej wielkości spowoduje kolejne, które dotrą aż do układów silników jonowych. Super. Ten statek od środka. Świetnie, ale się zastanawiam, skąd oni z tego hangaru brali sprawne bombowce i myśliwce. Tu coś mogę wziąć? Ale to jest broń zwykła. Dobra, weźmiemy jeszcze interakcja tutaj tego. Nie wiem, skąd oni... dlaczego oni tak mocno w to wierzą? Detonatory uzbrojone. To co teraz? Okej. Przecież dwa to na pierwszym tym wziąłem. Aha, ale parsi znowu zrzucili tych. Patrz. No to strzelaj, on w ogóle nie strzela, no. Idź tam go oklep. Kurka, tam jest jakiś typo. No, już myślałem, że nie zginie. Strzelajcie, będzie was przynajmniej lepiej widać. Okej. A to miał drogę prawo-lewo, tylko krok robił. Kurka, jak ja tą misję przejdę na najwyższym poziomie, nie wiem. Okej. Dawaj go. Potrzebna neutralizacja. Tu jest, patrz jak się ukrył. Bestia. Czekaj, nie. Chodź tu, gościu. Dobrze. Tam jest. A on jest dosyć daleko. Jeju, go tak nie dopadnę, będzie trzeba, nie wiem, naokoło trochę. Jak tak mówisz, to? Bo ja nie byłem tego pewny, że to już wszyscy. Ale jak tak gada, ja chcę tylko zobaczyć, jak to zrobi w niebo. Idziesz? I on naprawdę, on w ogóle nie strzelał. Tak mam wrażenie, że wszystkich, którzy byli, to chyba, że ja ślepy byłem, ale naprawdę on nie strzelał, no. Get in. Wsiadamy, lecimy. Detonator będę miał podkręcić przyciskiem. Patrz. No to chyba im wszystko rozwaliło. Tu starszą jedność. Nie możemy znaleźć luki w formacji Imperium. Na razie nie przedrzemy się przez ich flotę. Chcecie zobaczyć, jak to wygląda? Dobra, no coś powybuchało, no i tyle. Dużo się tam chyba dzieje. W takim starciu każdy musi dbać o siebie. Najlepsze, co możemy zrobić, to skupić się na tym, co mamy tutaj. No właśnie, nie, że każdy, ale patrzcie, nie, to są odłamki latające, a pomiędzy nimi widać statki. A, mówicie, że... Eskadra upiorów rusza do ataku na umocnienie.
Jeju, bo nie chcę tego skasować. Wedge, Snap, zniszczcie te działa i zapewnijcie nam wolną drogę. Pracujemy nad wyrwaniem grabieżcy z tej walki. Co się stanie, jeśli trafimy na twojego ojca? Spędziliśmy tyle czasu na jego tropieniu, że sam już nie wiem, co będzie, gdy go znajdziemy. Musimy się skupić. On nie jest naszym celem. Del, zbliżamy się do sygnalizatora. Połącz mnie. Tak jest. Tu kapitan Lindsay. Nasz statek się rozbił, a imperialne maszyny kroczące mordują ocalałych. Potrzebna ewakuacja. Uwaga, zbliżają się statki wroga. Oczyś niebo. Myśliwce Taj. Rozwalmy je. Dobry. Oddział Inferno. Pomoc jest w drodze, kapitanie. Ale gdzie mam lecieć? Nie mam żadnego znacznika. Dziękuję. A tu są maszyny kroczące. Tylko, że to nic nie daje. Ja w tym momencie nie mogę ich ani zneutralizować z tego. Tak, ląduj w tym miejscu, gdzie one strzelają. Za górką, dziewczyno. Usłonięcie nas, kapitanie. Lądujemy w pobliżu. Czemu się nie ustawić na te maszyny kroczące? Nie wyślesz je jakieś rakiety poważne i będzie święty spokój. A tak to AT-AT po prostu stawiam, stajemy na linii strzału, no. Takie trochę słabe. Co mam zrobić? Na pewno dostanę jakieś... Możemy się ewakuować, póki grożą nam te maszyny kroczące. No właśnie. Więc potrzebny jest atak orbitalny. Gdzie masz makrolornetkę? Zostawiliśmy lornetkę, wycofując się na tę pozycję. Leczenie. Tylko, że ja już to mam. Dobra, wypadł. Zajmiemy się tym. Zostań tu i nas osłaniaj. Tutaj, Shrif. Połącz mnie z flotą. Robi się. Tu oddział Inferno. Wzywam dowództwo Starhawka. Potrzebny atak orbitalny. Tu dowództwo Starhawka. Inferno, atak orbitalny. Oznaczcie cel, my ześlemy deszczot. To jest. Ostrzał z orbity celny. Co? Jeszcze raz. Jak to długo się odnawia? Aha, dobra, trzeba poczekać. Tu jest. Dobra, lornetka działa z powrotem. Ostrzał. Nie to! Czekaj, ostrzeliwuję, jest, no... Ty, mam nadzieję, miałem nadzieję, że padnie. Się nie udało. Okej, okay, no to trochę dupa. Jak chcesz tą maszynę obezwładnić? Ty, patrzcie, co on zrobił. Robot to obezwładnił, super. Dobra, lornetka działa. Pakujcie w to. Maszyny kroczące są za blisko. Teraz to. Potwierdzam. AT-AT zniszczony. Dobra, ale to jest jeden. Jeszcze pozostało... Jeszcze jeden. Ile to ma HP? Kurka, nie. Dobra, ja się zajmę piechotą. Tutaj może lepiej. Czekaj, bo mi się przegrzało. G. Wyjdź z tego. Dwójka. Że ja tu muszę takie rzeczy robić. Ledwo. Czekaj. G. Obezwalnij to. Pod trójką. Dwójka tam. Okej. I powinno to się skończyć. Ej, kolejny atak. Ej, one są strasznie szybko. Wszyscy tutaj. Ja cię muszę podejść. I tak, dziękuję, świetnie poszło. Robot mi obezwładni resztę. Patrzcie, co się dzieje. A on w ten sposób obezwładnia, że on... Lecę do miejsca odbioru, panie komandor.
No jeszcze trochę. Dzięki. To co, odwrót? Nie no, chyba ich przeczyszczyliśmy, przegrupuj się i słuchajcie, w tym miejscu ja bym proponował, zobaczymy co będzie po przegrupowaniu, o co chodzi dalej, ale bym przerwał nagrywanie tego odcinka i zrobimy sobie kontynuację w kolejnym. I to tyle. Hopa. Co jest? Imperialne posiłki! Imperialne posiłki. Od tego miejsca. W kolejnym. Trzymajcie się. Strzała. Cześć.